Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 10, w wersetach od 17 do 24? Wróciło owych 70 z radością, mówiąc: Panie, także demony są nam podległe w Twoim imieniu. Wtedy powiedział im: Widziałem szatana jak błyskawica spadającego z nieba. Oto daję wam władzę, abyście deptali po wężach, po skorpionach i po całej mocy nieprzyjaciela, a nic wam nie zaszkodzi. Nie radujcie się z tego, że duchy są wam podległe. Raczej się radujcie z tego, że imiona wasze zapisane są w niebie. W owej godzinie rozradował się Jezus w Duchu Świętym i powiedział: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, tak się Tobie upodobało. Wszystko dane mi jest od Ojca mojego. I nikt poza Ojcem nie wie, kto to jest Syn. I kto to jest Ojciec, wie tylko Syn i ten, komu Syn zechce to objawić. Na osobności zwrócił się do uczniów: Błogosławione oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo powiadam wam, że wielu proroków i królów pragnęło widzieć to, co wy widzicie, a nie widzieli, i słyszeć to, co słyszycie, a nie słyszeli. Posłańcy powrócili z radością, urzeczeni mocą, której udzielił im Pan. Wzrok Pana Jezusa był jednak skierowany w przyszłość. Wiedział, że na krzyżu zdepcze szatanowi głowę, w następstwie czego szatan będzie kiedyś zrzucony z nieba na ziemię, a w końcu do jeziora ognistego. Dowiadujemy się o tym z Księgi Objawienia, 12 rozdziału, od 7 do 9 wersetu. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł, i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I 20 rozdziału i 10 wersetu. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Gdy Królestwo Boże zostanie ustanowione na tej ziemi, cudowne moce wieku przyszłego będą znowu aktualne. Dowiadujemy się o tym z listu do Hebrajczyków, 6 rozdziału i 5 wersetu. I zakosztowali słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego. Pan Jezus chciał ukazać uczniom, że czas łaski przyniósł coś lepszego. Jakie więc miały być cechy nowej epoki? Nie chodziło w tym przypadku o ziemskie rzeczy, ale o niebiańskie, wieczne. Wierzący obecnych czasów mogą posiadać pełnię objawień Bożych. Żydzi, którzy mieli zakon, nie mieli pojęcia o relacji łączącej osoby Boże między sobą.
Dopiero przez Pana Jezusa Bóg został objawiony jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Dowiadujemy się o tym z Ewangelii według Jana, 1 rozdziału i 18 wersetu. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec. Werset 22. Jedynie Ojciec potrafi wniknąć w tajemnicę natury swojego Syna, w którym prawdziwe bóstwo zjednoczyło się z prawdziwym człowieczeństwem. Bóg zabrania wstępować człowiekowi na ten święty grunt. Wszystko, co możemy uczynić w obliczu tych wzniosłych prawd, ogranicza się do wiary i uwielbienia.